Witam wszystkich bardzo serdecznie w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych imienia Leona Janty Połczyńskiego. Bohaterem i dobrym duchem dzisiejszego spotkania jest po raz kolejny niepospolity człowiek, który od 2009 roku jest patronem naszej szkoły. Działacz niepodległościowy, minister i senator II Rzeczpospolitej Polskiej Leon Janta Połczyński. Tą uroczystą akademią chcemy przybliżyć działalność tego zasłużonego dla Polski i naszej małej ojczyzny człowieka w kontekście przyłączenia Tucholi i regionu do Polski. Tym samym pragniemy wpisać się w obchody stulecia powrotu Tucholi do macierzy, które już w 2020 roku. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na takiej uroczystej akademii, która wplata się w cykl uroczystości przybliżających nam setną rocznicę odzyskania przez Tucholę niepodległości, bo 29 stycznia obchodziliśmy 99. rocznicę. Za rok będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania niepodległości. Na naszej uroczystości gościmy zacnych gości, którzy zechcieli przyjąć moje zaproszenie. Szanowni Państwo, może już bardzo dużo powiedziano na temat naszego patrona, Leona Janty Połczyńskiego. Postać dla niektórych znana, dla niektórych nie. Na tej sali znajdują się w większości też uczniowie klas pierwszych, którzy bardzo mało na ten temat wiedzą. Ale chciałbym może nawiązać do genezy, jak to się stało, że ten człowiek, ta postać stała się naszym patronem. Otóż w 2008 roku, po rozdzieleniu, kiedy wspólnie z Technikum Leśnym tworzyliśmy kiedyś Zespół Szkół Leśnych Agrotechnicznych, postanowiliśmy, iż trzeba szkole nadać jakąś tożsamość. Zawsze pewną tożsamość dodaje patron, którego się wybiera. I tutaj na giełdzie tych patronów padło mnóstwo różnych nazwisk, które wówczas, no i do dyspozycji mamy pewnie i dzisiaj, ale tak w tej burze mózgów pomyśleliśmy sobie, dlaczego nie wziąć pod uwagę jakiegoś patrona lokalnego, czy my ich mamy. Gdzieś tam ulica jest imienia Połczyński, gdzieś tam ktoś gdzieś coś słyszał, nie do końca wiedzieliśmy co i powiem, że było to może i dziełem troszeczkę przypadku, ale ta idea, żeby to był jednak ktoś z naszego regionu, ona nam przyświecała w tym wszystkim. No i padło nazwisko Leon Janta Połczyński. Potem zaczęliśmy temat drążyć. Drążyć na tyle, na ile można było cokolwiek na temat tej osoby znaleźć. A znaleźć, no, nie było łatwo. Nie była to postać jakaś ogólnie znana. Mamy na języku polskim, na historii mnóstwo postaci historycznych, których życiorysy znamy, wiemy co zrobili, gdzie byli i tak dalej. Natomiast o naszym Leonie nie za dużo żeśmy wiedzieli. I powiem szczerze, że minęło już prawie 10 lat, jak jest naszym patronem i my praktycznie co roku coś nowego odkrywamy. Szczególnie teraz, kiedy mamy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, dowiadujemy się coraz więcej. Gdzieś historycy, świat nauki zaczyna wertować karty historii, dokumenty i dowiadujemy się, że nasz Leon nie był takim człowiekiem zaściankowym. Mimo, że pochodził gdzieś z wysokiej, niewielkiej wsi w powiecie tucholskim, że był człowiekiem, który prowadził działalność gospodarczą, musiał wyżywić rodzinę, pracował jak każdy z nas gdzieś tam, to jeszcze w tej całym swoim życiorysie znajdował czas na to, aby unieść się ponad to wszystko, ponad pospolitą taką działalność człowieka i dać część swojego życia, poświęcić część swojego życia ojczyźnie. Tutaj nie będę się rozwodził dalej nad tym, co on zrobił, jak on zrobił, bo dość dużą wiedzę na ten temat pan senator posiada i mam nadzieję, że się z nami troszeczkę podzieli tą wiedzą, ale wracając do tego epizodu z przypisaniem tej postaci do naszej szkoły, to jakby przyklapnęło, staramy się o to, aby Leon Janta został naszym patronem. Potem całe procedury, rozmowy z rodziną, czy są jakieś przeciwwskazania i tak dalej, oczywiście żadnych nie było. Rodzina wręcz przeszczęśliwa, bo
oni o tym wiedzieli, my nie, że brak go w przestrzeni publicznej naszego środowiska. Rzeczywiście go brak. Mamy gdzieś, no mamy w tej chwili sąsiadów, zacną miejską bibliotekę publiczną, gdzie jest członek rodziny naszego Leona, ale właściwie oprócz tego dom pomocy społecznej w Wysokiej imienia Leona i Marii Połczyńskich i to wszystko. I właściwie nie ma, mało tego, powiedziałbym mało tego w naszej przestrzeni. Dlatego wszystko, co możemy zrobić, to zróbmy w tym kierunku, aby tę postać uwypuklić, aby przybliżyć społeczeństwu Tucholi, społeczeństwu powiatu tucholskiego. Chcę powiedzieć również, że jutro o godzinie 14:30 odbędzie się otwarcie wystawy ufundowanej przez pana senatora dla szkoły. Jest to takie pierwsze udostępnienie na widok publiczny dla wszystkich mieszkańców Tucholi, jak również powiatu tucholskiego. Ja pozwolę sobie też i przekazać informację, że informacja o wystawie została przekazana do wszystkich samorządów powiatu tucholskiego. Zapewne burmistrz i wójtowie przekażą je do wydziałów oświaty swoich jednostek z informacją, że będzie ona czynna dla szkół od poniedziałku do piątku przyszłego tygodnia, więc po kontakcie z Tucholskim Ośrodkiem Kultury praktycznie każda szkoła z naszego powiatu będzie mogła przyjść, zwiedzić ją i zrobić sobie taką żywą lekcję historii. Panie senatorze, szanowni państwo, drodzy goście, myślę, że temat dzisiejszego spotkania jest naprawdę, jak pan dyrektor powiedział, nietuzinkowy. Dla was jako placówki szkolnej niesłychanie ważny, istotny, ponieważ jest to wasz patron. Ja chciałbym się pochylić nad taką jedną refleksją, która wczoraj, kiedy byłem na spotkaniu w naszym muzeum, była wystawa na temat mieszkańców regionu i sołectwa Raciąż i historii, która była zawarta między innymi w starych fotografiach. Przy tych fotografiach pojawiły się opisy bardzo często osobiste, takie bardzo bliskie, sentymentalne każdemu z tych osób, które tam pojawiły się na tej sali, ponieważ dotyczyły ich rodzin. I drodzy państwo, wy jako rodzina w pewnym sensie Janty Połczyńskiego, bo kultywujecie tradycję, jesteście na bardzo dobrej drodze, aby tak naprawdę w momencie, kiedy mówimy o powrocie Polski do wolności do Polski, w tym momencie stajecie się jak gdyby ambasadorami tego właśnie momentu. Z ważnych rzeczy, o których myślę warto powiedzieć, często spotykamy się i wy spotykacie się i my na różnych uroczystościach z okazji wyzwolenia, przywrócenia Polski, jak gdyby wolności Polsce. I drodzy państwo, mówiono zawsze o Piłsudskim, mówiono często o Halerze. Natomiast tak naprawdę na tych wszystkich uroczystościach nazwisko Janty Połczyńskiego nie pojawiło się, mimo że jak wcześniej pan dyrektor powiedział, miało bardzo duże zasługi, istotne zasługi, tak naprawdę nieodkryte jeszcze. I myślę, że dzięki panu Andrzejowi o przynajmniej pewnej gamie i pewnej informacji do nas dzisiaj, ta informacja się u nas pokaże. Szanowni państwo, ja chciałbym powiedzieć tylko tyle, że bardzo cenię sobie wszelkie działania takie, które zmierzają do tego, aby w przypadku państwa szkoły promować waszego patrona. Wasz patron na pewno jest osobą bardzo godną tego. Dziękuję uprzejmie. Urodził się 25 maja 1867 roku w Wysokiej koło Tucholi, w rodzinie ziemiańskiej o wysokiej pozycji społecznej. Leon był zdolnym dzieckiem, o czym świadczą jego postępy w nauce od najmłodszych lat. W 10 roku życia Leon Janta Połczyński wstąpił w mury Chojnickiego Gimnazjum. W pierwszych 2 latach był prymusem. W 3 przeżywał trudności z gramatyką języka łacińskiego. W 3 ostatnich klasach uzyskał jednak dobre wyniki w nauce, czego efektem była bardzo dobrze zdana matura w dniu 19 marca 1886 roku. Po ukończeniu gimnazjum Leon zdecydował się studiować prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie czuł się zbyt dobrze w Krakowie, postanowił więc po zakończeniu 1 semestru przenieść się na Wydział Prawny Uniwersytetu Berlińskiego.
W lutym 1888 roku Leon wyjechał do Paryża, gdzie dalej studiował prawo na paryskiej Sorbonie. Efektem tych poczynań był pomyślnie zdany egzamin w grudniu 1889 roku na referendariusza. W 1894 roku Leon Janta Połczyński zdał ostatecznie egzamin asesorski uprawniający do podjęcia pracy w pruskim wymiarze sprawiedliwości. Sytuacja Leona Janty Połczyńskiego w jego miejscu zamieszkania była jeszcze przed wybuchem I wojny światowej dosyć dwuznaczna. Z jednej strony, jako poważny, bądź co bądź, obywatel państwa pruskiego, bogaty ziemianin, człowiek najwyższych władz powiatowych, musiał przestrzegać przepisów i wywiązywać się z podstawowych obowiązków. Z drugiej natomiast, jako znany działacz ruchu polskiego, był bacznie obserwowany przez władze pod kątem, czy jego działania nie stanowią zagrożenia dla tego państwa. Jego położenie stało się jeszcze bardziej trudne po wybuchu wojny. Podczas I wojny światowej utrzymywał kontakty z działaczami niepodległościowymi w Wielkopolsce i na Śląsku. Po wojnie zaś, jako członek Rady Narodowej byłego zaboru pruskiego i delegat rządu polskiego, wyjeżdżał na konferencję pokojową do Paryża jako ekspert w sprawie przynależności Pomorza do Polski. Był delegatem do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w latach 1919-1921. Był podsekretarzem stanu w ministerstwie byłej dzielnicy pruskiej w Poznaniu. W Senacie pierwszej kadencji przewodniczył klubowi chrześcijańsko-narodowemu. Po przewrocie majowym przeszedł na stronę sanacji. Z jej ramienia w latach 1930-1935 pełnił funkcję senatora. Od 16 stycznia 1930 roku do 23 marca 1932 roku był ministrem rolnictwa. Na stanowisku ministra był rzecznikiem ingerencji rządu w sprawy gospodarki rolnej. Zapoczątkował ułatwienia dla drobnych rolników przez spłatę zadłużeń i interwencyjne zakupy nadwyżek zbożowych przez państwo. Reprezentował Polskę na kongresach międzynarodowych poświęconych sprawom rolnym. Ostatni rok przed wybuchem II wojny światowej upłynął Połczyńskim pod znakiem wzmożonego życia rodzinnego i towarzyskiego. Żywot emeryta wiódł Leon w podchojnickich Chojnatach, gdzie dużo czytał i spacerował, a w czasie wakacji zajmował się mieszkającymi tam również wnukami, wożąc ich nad jeziora Harzykowskie lub Lichnowskie, czy też na lody do pobliskich Chojnic. Tuż przed wybuchem II wojny światowej opuścił Pomorze. Leon Janta Połczyński odznaczony został wieloma orderami zagranicznymi i polskimi. Między innymi komandorią z gwiazdą Polonia Restituta w 1938 roku. Miał również zdolności literackie. Napisał między innymi czteroaktowy dramat pod tytułem Ziemia. Drukowany i wystawiony na scenie teatru w Krakowie w 1911 roku. Ostatnie lata spędził wraz z żoną w Poznaniu, porządkując swoją spuściznę i wspomnienia. Zmarł 20 lipca 1961 roku w Poznaniu. Pochowany został na cmentarzu Górczańskim, skąd w 1985 roku prochy jego i żony przeniesiono do grobowca rodzinnego w Raciążu.
dwie rzeczy, jeżeli można, chciałbym w uzupełnieniu życiorysu dodać. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to Leon Janta Połczyński był również doktorem prawa, który uzyskał we Francji. Nie tylko Sorbona, ale również miał tytuł doktora prawa. I druga rzecz, która też być może trochę uciekła w tym, to informacja o tym, że to nie był dobry lokalny polityk czy lokalny działacz. To był wybitny polityk klasy krajowej, a i europejskiej. To był jeden z najpoważniejszych polskich polityków okresu międzywojennego, okresu I wojny i działacz niepodległościowy w okresie poprzedzającym I wojnę. Jeżeli byśmy chcieli usystematyzować panteon polskich bohaterów, którzy zasłużyli się gdzieś tam, widzimy Piłsudskiego na czele, chociaż ja się z tym nie zgadzam, uważam, że Paderewski zrobił dużo więcej dla Polski niż Piłsudski, to w pierwszej dziesiątce Połczyński absolutnie by się mieścił. A jeżeli chodzi o Pomorze i to, że Pomorze zostało przyłączone do Polski, to niewątpliwie jest to postać numer jeden. Istniało, teraz już może rzadziej używane takie pojęcie Pomorza Nadwiślańskiego, czyli od Gdańska aż po Toruń, całego pasu, który polscy politycy okresu międzywojennego i wcześniej uważali, że to jest część absolutnie polska i gdy tworzono zręby nowego państwa, to uważano, że ta część powinna absolutnie trafić do Polski. Tylko że to, że Polacy tak uważali, to jeszcze mało. O losach tych ziem, o losach w ogóle Polski, kształcie państwa polskiego, to decydowały państwa tamte. Decydowała konferencja pokojowa w Paryżu. Tak naprawdę decydowali Amerykanie i prezydent amerykański, gdyż to było największe mocarstwo światowe po zakończeniu I wojny światowej. Jancie Połczyńskiemu udało się dotrzeć do przedstawicieli dyplomacji amerykańskiej, gdyż po wybuchu Powstania Wielkopolskiego zjawiła się delegacja państw ententy w Paryżu, aby rzeczywiście zbadać sytuację powstania, określić w związku z tym, jakie granice powinno województwo wielkopolskie mieć, czyli ta część przyłączona do Polski, ale nie planowali zajmowania się Pomorzem. Jancie Połczyńskiemu dzięki delegacji francuskiej i znakomitym relacjom z delegacją francuską, zresztą Połczyński bardzo świetnie mówił po francusku, udało mu się dotrzeć do przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, przedstawić im informacje, materiały i dokumenty i w wyniku tych wielu spotkań powstał amerykański raport o Pomorzu. Raport ten trafił do prezydenta Stanów Zjednoczonych, a później do Paryża, gdzie debatowano na temat kształtu Polski. Jeżeli uznać, że Polska powstała w wyniku 14 punktów, które Wilson ogłosił dla świata jako system pokojowy po I wojnie, w 13 punkcie jest mowa o tym, że powinna powstać Polska, no ale jest tam zapis, że na terenach, gdzie absolutnie większość mają Polacy. Nie zdradzę tajemnicy, jeżeli powiem, że tutaj na Pomorzu różnie to było. Że w takich miastach jak Bydgoszcz, czy Toruń, czy Gdańsk, większość mieli Niemcy. Nie wiem, jak to było w Tucholi, niewątpliwie w mniejszych miejscowościach ta szala przechylała się zdecydowanie bardziej na stronę Polaków. Ale jeżeli wybadać cały ten obszar, to wcale nie ma gwarancji, że tutaj Polacy mieli większość. Tak naprawdę to powinien się odbyć plebiscyt, tak jak na Śląsku, tak jak na Mazurach, który miałby rozstrzygnąć granice Pomorza przynależnego Polsce. Janta Połczyński obawiał się, że takie głosowanie, takie wybory mogłyby pokazać, że jednak ta część Pomorza, która by mogła trafić do Polski, byłaby zdecydowanie mniejsza niż on zamierza. I dlatego przedstawił Amerykanom trzy tezy, wobec których należało zrezygnować z faktu większości ludności,
tylko zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Po pierwsze, siła kultury danej społeczności. I tutaj oczywiście nie trzeba było daleko szukać, bo Amerykanie znali Paderewskiego, wiedzieli, że jest przedstawicielem Polaków i Polski i rzeczywiście był najwybitniejszym muzykiem w tym czasie na świecie. Drugim elementem, który przedstawił Połczyński, to jest siła gospodarki. I tutaj on sam był dobrym przykładem, gdyż jego gospodarstwo należało do jednych z największych na tym terenie, ale przede wszystkim najlepiej zarządzanych i najbardziej efektywnych ekonomicznie. Nawet Niemcy zazdrościli mu tego ładu i porządku w jakim gospodarstwie, jaki w gospodarstwie Połczyńskiego panował. A gospodarstwo było duże, bo to było ponad 3000 hektarów. Tak więc nie było argumentu niemieckiego, że Polacy źle będą rządzić, nie są gospodarni. Właśnie Połczyński był tego przykładem. I jako trzeci element, chociaż taki trochę niebezpieczny, Połczyński podał siłę patriotyzmu danego społeczeństwa. Uważał, że siła patriotyzmu Polaków jest dużo większa niż Niemców, nawet jeżeli jest większa liczebność Niemców w danym mieście. I żeby przekonać o tym, powiedział, iż na Pomorzu, co jest prawdą, było przygotowanie do powstania. My się często zastanawiamy, czemu w Wielkopolsce było powstanie, a na Pomorzu nie. Otóż proszę Państwa, wybuch powstania na Pomorzu wstrzymał właśnie Połczyński i było bliżej do powstania niż się powszechnie uważa. Pierwszym takim elementem miał być wybuch powstania w Bydgoszczy, tylko przez przypadek do powstania, do wybuchu nie doszło. Już powstańcy z karabinami szykowali się do ataku na koszary. Sygnałem do ataku miał być wystrzał z armaty. Okazało się, że armata gdzieś trafiła na oddział niemiecki, nie dojechała do Bydgoszczy. Partyzanci czekali całą noc, powstania nie było. Ale to był taki zryw tylko Bydgoszczy. Natomiast społeczeństwo, polskie społeczeństwo Pomorza przygotowywało się bardzo poważnie do powstania. Sam Jan Połczyński miał u siebie 4000 karabinów i 5000 osób zaprzysiężonych. Takich, którzy nawet w momencie ogłoszenia powstania mieli chwycić za broń. A to był sama Tuchola, okolice Tucholi, a podobne organizacje były w Gdańsku, były w Bydgoszczy, były w Toruniu. W związku z tym można było się spodziewać, że naprawdę siła powstania na Pomorzu byłaby wcale nie mniejsza niż w Wielkopolsce. Ale jak wspomniałem, Jan Połczyński szukał również drogi pokojowej. Rozmawiając z Amerykanami, przedstawiając im argumenty, dlaczego Pomorze nadwiślańskie, łącznie z Tucholą, powinno trafić do Polski, udało mu się Amerykanów przekonać. Powstał, jak powiedziałem, raport i w raporcie tym, mimo że początkowo go Połczyńskiemu nie pokazano, bo zakładano, że pierwszy ten raport powinien zobaczyć prezydent Stanów Zjednoczonych, ale to na tarczywe domagania się Połczyńskiego poparte argumentem, że jeżeli nie, to wybuch nie powstanie, powiedziano mu, że nie ma potrzeby wyważać otwartych drzwi, co stało się jasne, że Pomorze to nadwiślańskie trafi do Polski. Jan Połczyński, jak pisze w swoim pamiętniku, przekrać się wtedy z Poznania do Bydgoszczy, spotkał się z Radą Bydgoską, z Radą Toruńską, sam był członkiem Rady Gdańskiej i wysłał informację do Gdańska, że proponują z wybuchem powstania zaczekać, gdyż być może to rozwiązanie, które Jan wynegocjował w Poznaniu, będzie satysfakcjonujące. I rzeczywiście Rada Gdańska postanowiła odłożyć wybuch powstania. I do wybuchu powstania nie doszło, ale Pomorze mniej więcej w takim zakresie, jak sobie to polscy politycy wyobrażali, trafiło do Polski. Nawiasem mówiąc, część granic ustalana była w Wysokiej, czyli w rodzinnym domu Połczyńskiego, gdzie przedstawiciele tam, między innymi Włosi, Francuzi, gościli, a jednocześnie rozmawiano o tym, jak powinna granica przebiegać. No i bywało tak, że wieczorem granica była w jednym miejscu, a rano granica była w innym miejscu. I tutaj rola Połczyńskiego, a również jego żony,
była znakomita, bo przy dobrej kolacji, przy dobrym winie, niektórzy oficerowie byli skłonni te kreski postawić trochę innym miejscu. I gdyby nie Połczyński, gdyby nie jego patriotyzm, a przede wszystkim olbrzymia działalność, pewnie Pomorze, które trafiło do Polski, byłoby zdecydowanie mniejsze. Ta wybitna postać jest rzeczywiście mało znana. Ja od pewnego czasu próbuję przebić się w Bydgoszczy z informacją, że tak naprawdę to Leon Tapołczyński w imieniu rządu polskiego w Bydgoszczy ogłaszał przyłączenie Bydgoszczy do Polski. Miało to miejsce 22 stycznia. Był generał Dąbrowski, była armia polska, wielka uroczystość, święto narodowe. Ale Bydgoszcz obchodzi 20. dzień przyłączenia do Polski. I nie potrafię się przebić tą informacją, że to było 22. Nawet jak kiedyś będziecie w Bydgoszczy, to zwróćcie uwagę, że na Placu Wolności jest pomnik, jest rzeźba, płaskorzeźba brązowa, gdzie jest pokazany generał Dobor Muślicki odbierający defiladę i data jest 20. Mimo, że Dobor Muślicki był 22. Naprawdę z informacjami historycznymi przebić się wbrew niektórym profesorom, niektórym dziennikarzom jest bardzo trudno. Dlatego, jeżeli chcemy przywracać pamięć o Leonie Lencie Połczyńskim, to musimy mieć świadomość, że nie będzie to ani łatwe, ani szybkie. Wydano kilka książek. Odbyły się dwie konferencje. Ja planuję jeszcze jedną zrobić przed 100. rocznicą. Tę wystawę, którą jutro będziecie oglądali, była prezentowana w Senacie Polskim. Senat Polski przyjął uchwałę o roli Janty Połczyńskiego. A mimo to postać ta nadal nie jest odbierana tak, jak być powinna. To naprawdę był wyjątkowy człowiek i wyjątkowy bohater. Nie działający zbrojnie, nie strzelający, nie ranny, ale swoją mądrością, uporem, umiejętnościami politycznymi i dyplomatycznymi, ale również wykształceniem, potrafił zrobić to, że nie trzeba było robić powstania na Pomorzu. Dzięki temu może tysiące ludzi nie poległo. A szkoda, może byśmy mieli ładne pomniki i wtedy one by były uznawane. A działalność polityka, działalność dyplomatyczna nie jest w wysokiej cenie. O Połczyńskim można by mówić bardzo dużo i rzeczywiście co chwilę nowe wątki, nowe informacje wychodzą. Pracował do 91 roku, miał 91 lat jeszcze pracował. Zmarł mając 93 lata. Ja się nawet śmieję, że ZUS powinien postawić pomnik, bo nie pobierał emerytury. Jak na razie tylko Poznań nazwał jego imieniem jeden z placków. Domagam się, żeby również Bydgoszcz to czyniła, ale idzie to strasznie opornie. Jakichś sportowców przyznano, czy inne osoby. A tak wybitna postać jak Połczyński nie doczekał się pamięci na tabliczkach z nazwami ulic. Ale to znaczy, że mamy dużo do zrobienia. Tak, już było wszystko, to byśmy mogli sobie powiedzieć, że wszystko jest załatwione. Naprawdę Janta Połczyński to jest jeden z 10 najwybitniejszych okresu pierwszego. Możemy być dumni, wszędzie możemy się nim chwalić i o nim mówić. I wzorować, bo to może jest również istotne, że nie zawsze karabinem, również dobrym słowem, można osiągać wielki sukces. Nasza uroczystość dobiegła końca. Dziękuję za lekcję historii i wiedzy o naszym patronie.